Witajcie moi drodzy. No i jak to ma być dalej? Ano właśnie tak, że przedstawiam Wam kolejnego fachowca. Moi drodzy, jak widzicie, udaje się realizować filmy z naprawdę znakomitymi specjalistami, zarówno z archeologii, jak i teraz też z antropologii, ale też, moi drodzy, z różnych innych dziedzin towarzyszących, gdyż archeologia, jak dobrze wiecie, jest nauką interdyscyplinarną. Moi drodzy, przedstawiam Wam mojego kolejnego gościa, pana Arkadiusza Sołtysiaka, pana doktora. Panie Arku, powiadomiono mnie, że jest Pan przede wszystkim antropologiem, a później archeologiem. Jaka jest prawda? Czy dobrze mi przekazały plotki? Jestem biarchologiem. Biarchologiem, czyli zajmuję się kośćmi ludzkimi pochodzącymi z wykopalisk archeologicznych. O, no proszę. I jak długo Pan działa w tej dziedzinie? O, trudno powiedzieć. Myślę, że już jakieś ćwierć wieku. O, no to rzeczywiście. Bartek Szmoniewski, doktor Bartek Szmoniewski, który prowadzi badania w Lelowie, powiedział mi, ponieważ ja robiłam analizę tych szczątków kostnych, tylko zawsze robię w konsultacji z panią profesor Anitą Szczepanek, mamy tam jedną zagadkę i powiedział, że koniecznie musimy z panem skonsultować. Mianowicie, nie wiem, czy pan słyszał, czaszkę, która prawdopodobnie, co też, że tak powiem, konsultował pan doktor Tomasz Konopka z medycyny sądowej, być może o dziwo, mimo że wczesne średniowiecze, nosi ślady skalpowania. Ale chcielibyśmy pana o to jeszcze zapytać, ja myślę, że wymienimy się drogą mailową. Tak, jak zobaczę tą czaszkę, to wtedy będą coś powiedzieć. Pan Tomasz też przesłał jakby analogię z koszyc i osłonek, jakoby dla potwierdzenia tej teorii. Ale oczywiście pozostaje w nadziei, że i pan się tutaj wypowie w tej tematyce. Dzisiaj temat na konferencji, z którym pan występował lub będzie występować, jest związany z jaką dziedziną? No, ja jestem biarchologiem, więc zawsze mówię o biarchologii. I to, o czym wczoraj mówiłem, to są takie metody, których istotą jest powiązanie histologii i metod izotopowych. Coś dokładniej musi pan opowiedzieć. Czyli widzą. Tniemy kości albo zęby, identyfikujemy struktury, które się rozwijały na określonym etapie życia. No i później metodami izotopowymi próbujemy odpowiedzieć na pytanie, co ludzie na określonym etapie życia jedli i gdzie przebywali. Pięknie. I jest to metoda, którą możemy stosować właściwie do każdej epoki, w której zachowały się odpowiednie szczątki kostne. Tak. Jeżeli mamy szczątki kostne, to możemy działać. Jak często wyniki badań pana zaskakują? A co pani rozumie przez zaskoczenie? No, że pan zakłada, że cóż, no, ja będę teraz trywializować i proszę wybaczyć, ale mamy na przykład jakieś cmentarzysko, nie wiem, z wczesnego średniowiecza, no i pan zakłada, że pili piwo, jedli chleb i takie rzeczy, a tu się okazuje, że ktoś spożywał jednak bardzo dużo na przykład węglowodanów, cukrów. No jeżeli pił piwo, no to spożywał dużo węglowodanów, nie jest nic zaskakującego. No to nie wiem, jaki jeszcze przykład wymyśleć, panie doktorze, natomiast no to już bardziej bazuje na pana wiedzy. Czy właśnie część tych doświadczeń, które pan robi, badań, jest rzeczywiście zaskakująca? Albo inaczej, archeolodzy, którzy zadają panu odpowiednio postawione pytania, są zaskoczeni? Ludzie są różni, ludzie mają różne pomysły, więc będąc archeologiem trudno być zaskakiwanym. Czasem rzeczywiście zdarzają się takie stanowiska, na których trafiamy na coś nietypowego, ale najczęściej daje się to wyjaśnić. A niech pan coś poda, jakieś fajne takie rzeczy, bo to najlepiej bazować na przykład. No to mogę opowiedzieć o stanowisku Tel Majnuna. To jest to, o czym wczoraj mówiłem podczas konferencji. To jest stanowisko niezbyt duże, kilkuhektarowe, położone na obrzeżach bardzo dużego miasta, które funkcjonowało w Chalkolicie, czyli pod koniec 5. tysiąclecia i w 4. tysiącleciu przed naszą erą w północnej Syrii. To jest prawdopodobnie najwcześniejsze znane tak duże miasto. Takie miasto, w którym wiemy, że na pewno istniała jakaś władza centralna, istniały duże świątynie, istniał podział pracy, bo jest tam też dzielnica, w której nie było nic innego, tylko warsztaty metalurgiczne. To stanowisko było badane już od, no, może nie 100 lat, ale od prawie 100 lat. Pierwszą osobą, która prowadziła tam wykopaliska, był Max Mallowan, czyli mąż Agaty Christie. Przez jakiś czas stanowisko Tel Majnuna było, no, zupełnie pomijane jako coś mało ciekawego, bo Mallowan tam przeprowadził takie
Dwa małe testowe wykopy, nic ciekawego nie znalazł, tylko śmieci, więc aż do roku 2006 nic tam się nie działo. Ale w roku 2006 miejscowi gospodarze postanowili część tego stanowiska usunąć, żeby sobie wyprostować drogę. No i dzięki temu dowiedzieliśmy się, że w profilu tego stanowiska rzeczywiście nie ma żadnych pozostałości architektury, a jest dużo śmieci. To po prostu jeden wielki śmietnik. Czyli to, co w archeologii najciekawsze. To, co w archeologii najciekawsze i to, co było trochę nieoczekiwane, bo ludzie w przeszłości najczęściej śmiecili po prostu dookoła siebie. Nie, no tak. Nie mieli jakichś takich nie było sposobu, specjalnych żeby miejsc tak. składowania śmieci. A tu mamy śmietnik, który miał powierzchnię około 4 hektarów i wysokość do 8 metrów. Czyli naprawdę duży śmietnik, gdzie były tony śmieci. Tam były fragmenty skorup, fragmenty naczyń, zarówno krzemiennych, jak i obsydianowych, mnóstwo uszkodzonych odcisków pieczęci cylindrycznych, które były używane jako taki sposób zamknięcia drzwi, ale też dużo szczątków ludzkich. Te szczątki ludzkie były bardzo nietypowe, dlatego że zwykle mamy albo kompletne szkielety z zachowanymi związkami anatomicznymi, albo kości, które zostały przeniesione skądinąd i są zupełnie pozbawione związków anatomicznych. Natomiast tutaj były fragmenty ciał, na przykład głowa z częścią kręgosłupa, albo górna część ciała bez dolnej, albo kompletna prawa kończyna górna z jeszcze też z kawałkiem tułowia. Czyli to były fragmenty ciał, które nosiły bardzo wyraźne ślady działalności zwierząt pełnożernych. Czyli sytuacja prawdopodobnie była taka, że ciała ludzkie były eksponowane w jakimś miejscu przez co najmniej kilka tygodni, być może kilka miesięcy, także zwierzęta miały do nich dostęp. I w pewnym momencie ktoś rozkazał zebrać to wszystko, no i wyrzucić na śmietnik. Trudno powiedzieć, jaka tam oryginalnie była liczba ciał, bo przekopaliśmy tylko małą część tego stanowiska. Ale na tym etapie, kiedy powiedzmy przebadaliśmy 5% objętości tego wielkiego śmietnika, mamy minimalną liczbę osobników rzędu 250 osób. Czyli tam mogły być pochowane naprawdę tysiące ludzi. No i to jest coś, czego raczej nie oczekujemy. Oczywiście. I zdaje się, że pierwsze takie w ogóle znalezisko w tej części Bliskiego Wschodu. No i teraz pojawia się pytanie, co tam się wydarzyło? No, są różne możliwości. No ja mam milion pytań już po tym, co pan powiedział, ale tak? Proszę kontynuować. No więc są różne możliwości i postanowiliśmy sprawdzić jedną z nich, to znaczy taką, że tam przez długi czas była susza. Generalnie ten brak jest położony w takim dość suchym miejscu. Zwykle padające deszcze wystarczają, żeby zboża wzrosły, żeby można było je zebrać, ale raz na jakiś czas zdarza się taki rok, kiedy plony są bardzo małe albo w ogóle nie ma plonów. Ludzie o tym już w przeszłości wiedzieli, doskonale sobie zdawali sprawę z tego ryzyka, dlatego budowali spichrze. I w tej sytuacji, jeżeli jest rok suszy, nie ma problemu, po prostu zgromadzone ziarna wystarczają, żeby tych ludzi odpowiednio wyżywić. Jeżeli są 2 lata suszy, też jakoś dadzą radę. Ale gdyby się tak zdarzyło, że jest kilka lat suszy pod rząd, to wtedy byłby problem. Duży problem, tak. I w jaki sposób możemy sprawdzić, czy tam była susza? Wśród tych osób, które zostały pochowane w Telmadżuna, były też dzieci, których zęby jeszcze nie były w pełni uformowane. Mhm. Teraz możemy przeciąć te zęby na pół, określić, na którym etapie życia w stosunku do momentu śmierci tworzyły się poszczególne tkanki zęba, a później zmierzyć proporcje izotopów tlenu. Proporcje izotopów tlenu są dobrym, dość powszechnie wykorzystywanym wskaźnikiem klimatu, dlatego że im jest bardziej sucho, im wyższy poziom parowania, tym wyższa proporcja cięższego izotopu tlenu, który po prostu trudniej cząsteczka wody z tym izotopem tlenu troszkę trudniej odparowuje. Dlatego im bardziej sucho, tym wyższe wartości izotopowe tlenu. No i w momencie, kiedy mieliśmy zęby 4 dzieci, które zmarły tak w wieku 7-8 lat,
można było sprawdzić, jak wyglądały zmiany proporcji izotopów tlenu w ciągu kilku lat przed śmiercią tych dzieci. Można dość precyzyjnie, z dokładnością do powiedzmy 2-3 tygodni oszacować. I okazało się, że u wszystkich tych dzieci na 4,5-5 lat przed śmiercią wartości izotopowe tlenu wyraźnie wzrosły i później utrzymały się na bardzo wysokim poziomie. I poza tym, w tym okresie, kiedy wartości izotopowe tlenu rosły, szkliwo nie rozwijało się prawidłowo. Jest taki wskaźnik stresu środowiskowego, który się nazywa liniową hipoplazją szkliwa, który polega na tym, że szkliwo nie przyrasta na grubość tak, jak powinno. I właśnie w tym momencie coś takiego nastąpiło. Czyli mamy dwa niezależne wskaźniki. Jeden z nich, który sugeruje, że pojawił się jakiś poważny problem w środowisku, który spowodował, że wszystkie dzieci, znaczy wszystkie, czwórka dzieci, które w tym czasie żyły gdzieś w okolicy i funkcjonowały w lokalnym środowisku, wykazują ślady bardzo wyraźnego stresu środowiskowego, ale z drugiej strony wiemy, że ten stres polegał na tym, że rozpoczęła się susza i ta susza trwała przez co najmniej 4 lata. Czyli głód. Czyli głód, tak. Więc w tym momencie mamy dość dobrą wskazówkę, że ci ludzie po prostu zmarli z głodu. Ich ciała gdzieś tam leżały albo na ulicach miasta, albo gdzieś w okolicy. A potem, kiedy ten głód się zakończył, ktoś decyzyjny rozkazał, żeby je wszystkie zebrać i nie chować, tak jak zwykle się chowało zmarłych na Bliskim Wschodzie, tylko po prostu wyrzucić na śmietnik. I takie też było moje pytanie. Panie Arku, bo ja sobie rzadko kiedy odnajduję w pamięci, jedyne co to odnajduję w pamięci, to jako etnolog, rzeczywiście takie zachowania pewnych społeczeństw pozaeuropejskich, w których te zwyczaje funeralne nie były tak bardzo zogniskowane na tym, że tu żyjemy, tu chowamy. Wie pan, o co chodzi? Tylko wręcz wyrzucamy tego, kto zmarł, poza obręb jakiegoś plemienia, osady w ten sposób. No i ja tutaj oczekuję wyjaśnienia od pana, czy przy innych stanowiskach bądź stanowiskach omawianej kultury były odnajdowane cmentarzyska, czy one są niezachowane, nieujawnione do tej pory? Były znajdowane cmentarzyska, z tym, że na ogół to były zwykłe, proste groby jamowe. W tym czasie było takie dość wyraźne rozróżnienie między zmarłymi dziećmi, czy też niedorosłymi, a zmarłymi dorosłymi. Dzieci były chowane najczęściej w obrębie miasta, albo pod podłogami domów, albo gdzieś na dziedzińcach. Natomiast dorośli byli chowani najczęściej na zewnętrznych cmentarzyskach. A w pana opinii, co tutaj się wydarzyło, że właśnie czy właśnie ten rodzaj stresu, a więc głodu, powodował jakoby właśnie tą pierwotną funkcję pod tytułem pozbądźmy się tych ciał, tam będzie najprościej, że nie dochowano tych zwyczajów funeralnych, tożsamych dla danej kultury. Tym jestem zaskoczona. Prawdopodobnie te zwłoki już były tak mocno pofragmentowane przez zwierzęta, że mogły nie być rozpoznawane jako ciało człowieka. To po prostu były kawałki ciał. Już takie często ogryzione do kości, a zdarzały się takie przypadki, że nawet kości były częściowo już zjedzone. Nasady były uszkodzone. I to jest póki co jedyne tego typu stanowisko odkryte z tak zachowanym, nazwijmy to, śmietnikiem? Na Bliskim Wschodzie tak. No kurczę. A co się w Polsce? Niech nas pan zaskoczy czymś w Polsce, bo to by było bardzo ciekawe. Tutaj będzie mi trudno, bo ja w ogóle nie prowadzę badań na terenie Polski. Rozumiem, czyli inne kraje, czyli Bliski Wschód. Bliski Wschód, tak. O tak, kurczę. A co jeszcze pan ciekawego badał właśnie, jeśli chodzi o Bliski Wschód? Jakie stanowisko? Na Bliskim Wschodzie jest mnóstwo ciekawych stanowisk. Kilka lat temu miałem okazję odwiedzić jaskinię Kangohar w Iranie, która jest położona w prowincji Fars, ale już w takiej wschodniej części tej prowincji, bardzo blisko pustyni. I tam w jaskini jest mnóstwo ludzkich kości. Naprawdę wchodzi się do jaskini i od razu pod nogami widać, że tam pomiędzy takich dość luźnych osadów wyłaniają się ludzkie kości. Jest tam też bardzo dużo popiołu. Przy wejściu do jaskini jest czarno od popiołu. Jest to stanowisko, dla którego mamy dobre źródła historyczne.
które wskazują, że w połowie XIV wieku, kiedy Iran był państwem podzielonym między kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt różnych takich drobnych, walczących między sobą, ja bym tego nawet nie nazwał królestwami, to były takie państwa rządzone raczej przez rozbójników niż przez władców, którzy chcieli jak najwięcej łupić swoich sąsiadów, jak najwięcej terytorium zagarnąć. W Tabrizie uformowało się właśnie takie państewko rządzone przez dynastię Czobanidów. Jeden z władców z tej dynastii, Melek Ashraf, postanowił wyprawić się przeciwko miastu Shiraz, no, znane było z bogactwa. I po drodze do miasta Shiraz właśnie zahaczył o taką miejscowość Babanat, która jest położona blisko tej jaskini. I według ówczesnych kronik rozpoczęła się tam bitwa z miejscowymi, którzy starali się jakoś stawić opór, ale przegrali. Kobiety i dzieci schroniły się w jaskini. I ponieważ ta jaskinia jest dość wysoko, trudno do niej wejść, więc Malek, ale z kolei od góry można zrzucić przed wejściem do jaskini różne rzeczy, więc Malek Ashraf kazał tam po prostu rzucić dużo drewna, krzaków i w ogóle łatwopalnych materiałów, podpalić po prostu wszystkich, którzy byli w jaskini, wydusi. I to, co widzimy, no, dość dobrze odwzorowuje to, czego dowiadujemy się dzięki źródłom historycznym. Znaczy, mamy mnóstwo szczątków ludzkich. Są kobiety, są dzieci, bardzo niewielu mężczyzn, ale jeżeli byli mężczyźni, to raczej w podeszłym wieku. To, o czym Pan mówi tak wiele, bo tutaj no, to nie jest tylko sama archeologia, antropologia, ale to jest cała rzesza i kultury materialnej, kultury społecznej, duchowej. Tak wiele można się z tego dowiedzieć, prawda? I tutaj dwa te przeciwstawne przykłady. No, jestem cały czas wstrząśnięta tym z Chalkolitu, wie Pan. No, to mnie zszokowało totalnie. Myślę, że nie tylko mnie. Czy jeszcze Pan planuje powrót tutaj na to stanowisko? Na razie to jest niemożliwe, bo w Syrii wciąż trwa wojna domowa, więc od ponad 10 lat tam nie można w ogóle żadnych wykopań sprowadzić. A jaka była właśnie reakcja badaczy tamtejszych na wyniki Pana badań, na to, co się właśnie tam odkryło? To nie było chyba dla nich tak szokujące, jak dla mnie, dajmy na to. Nie no, tak jak już mówiłem, ludzie w przeszłości robili różne rzeczy i byli też mniej odporni na problemy środowiskowe. W tej chwili mamy jednak troszkę więcej narzędzi, żeby poradzić sobie z suszą niż tak wówczas ludzie mieli. I co więcej, w sytuacji, kiedy mamy no, być może jedno z najstarszych miast, naprawdę duże, to było miasto, które zajmowało no, być może nawet 1,5 km², więc jak na ówczesne możliwości organizacji życia społecznego było ogromne. I no, takie miasto musiało być narażone na różne problemy środowiskowe. No tak, tak. A moje pytanie, Panie Arku, dlaczego właściwie tamten rejon? Dlaczego Bliski Wschód? Dlaczego to pozostaje w Pana najbardziej tutaj zainteresowaniach? Skąd to się wzięło? No pewnie wzięło się to z tego, że na Bliskim Wschodzie jest generalnie niewielu bioarcheologów, a jest dużo ciekawych pytań. Mnie zawsze interesowała starożytna Mezopotamia, dlatego zacząłem tam jeździć, no i odkrywać różne rzeczy. A w jaki sposób, czy łatwo jest tam przeprowadzić właśnie taki sezon archeologiczny? Oczywiście nie mówimy o sytuacji, kiedy jest tam konflikt wojenny. No, myślę, że tak samo jak w Polsce. To nie są jakieś trudy tak z Egiptem, żeby tam wjechać czy coś, tak? No teraz są problemy, żeby wjechać do wielu krajów Bliskiego Wschodu i niewiele z takich, do których można bez problemu wjechać. Sama organizacja wykopalisk też wymaga oczywiście spełnienia pewnych kwestii formalnych, ale w momencie, kiedy ktoś już tam prowadzi badania, kiedy już ma koncesję, to logistycznie to nie jest trudne. Rozumiem. A można liczyć na pomoc też mieszkańców, na przykład angażując pracowników technicznych stamtąd? Inaczej się nie da. No, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że potrzeba na przykład 50 pracowników, którzy będą wykonywać pracę fizyczną i wieś ich z Polski. Nie, to byłoby niewykonalne. Dlatego takie wykopaliska archeologiczne też często są pewnym wsparciem dla lokalnej ekonomii, bo ludzie mają sezonową pracę, która często jest nieźle płatna i dlatego są takie miejsca na świecie, w których
których miejscowa ludność jest bardzo osobiście zainteresowana tym, żeby tam jak najdłużej trwały prace wykopalisko. A czy oni rozumieją odkrycia? Rozumieją, tak. Wyniki te. To znaczy wszystko oczywiście zależy od osoby, bo ludzie różnią się. Są tacy, którzy są bardziej zainteresowani przeszłością, są tacy, którzy są mniej zainteresowani przeszłością. Ale w sytuacji, kiedy jakieś stanowisko archeologiczne jest kopane przez dłuższy czas, tak jak na przykład Tel Brak, gdzie wykopaliska zaczęły się w latach 30. XX wieku, a zakończyły dopiero wtedy, kiedy zaczęła się wojna domowa, no to na tych stanowiskach zdarzało się, że pracowały trzy pokolenia ludzi, którzy no już zaczęli mieć pewną rodzinną tradycję, że latem, kiedy są, albo jesienią, kiedy są prowadzone wykopaliska, oni biorą w nich udział. To jest też jakaś część ich dziedzictwa własnego, dziedzictwa ich rodziny i czują jakiś osobisty związek ze stanowiskiem i chcą się dowiedzieć, co tam się dzieje. Rozumiem. A niech mi Pan powie, no bo tutaj się opieramy już na przeprowadzanych analizach, prawda? Czy Pan ze sobą w cudzysłowie wiezie takie mobilne laboratorium, czy raczej Pan skupia się na miejscu wykopalisk, na pobraniu prób i przewiezienie tego do Polski, czy jak to wygląda technicznie? Przewożenie jakiegoś bardziej zaawansowanego sprzętu na Bliski Wschód byłoby bardzo trudne logistycznie. Dlatego to, co robię najczęściej, to jest pobieranie próbek pod różnymi kątami i później w Polsce te próbki mogę wysyłać do różnych laboratoriów, które już wykonują konkretne pomiary. A jest Pan też zobligowany do tego, żeby powiadomić właśnie no miejsce, nie wiem kto tam jest, no u nas jest konserwator wojewódzki, nie wiem kto tam jest, o wynikach swoich badań. Czy Pan jest zobligowany do złożenia w cudzysłowie sprawozdania? Nie, ja nie jestem zobligowany do sprawozdawania wyników prac wykopaliskowych, dlatego że no, to jest obowiązek kierownika wykopalisk. Ja nie jestem kierownikiem wykopalisk, ja jestem, można powiedzieć, podwykonawcą. Tak. Więc jedyne, do czego ja jestem zobligowany, to jest przedstawienie wyników moich badań kierownikowi wykopalisk, który później może, ale nie musi sprawozdać się do właściwego organu, który nadzoruje badania archeologiczne w danym kraju. Rozumiem. Proszę opowiedzieć jeszcze o czymś takim wow z Pana badań, no bo ja aż nie wiem z jakiego zakresu pytać, prawda? Wiem, że jesteśmy na Bliskim Wschodzie, mamy dwa no, rewelacyjne przykłady badań, jakby Pan był uprzejmy podać jeszcze jakiś jeden. Ja mogę jeszcze opowiedzieć o tym, że prawdopodobnie na dwóch albo nawet trzech stanowiskach miałem okazję badać kości, które były poddane takiemu dość specyficznemu obrzędowi pogrzebowemu związanemu z religią zoroastryjską, który polega na tym, że ciała nie mogą zanieczyścić żadnego z żywiołów, dlatego były wystawiane na specjalnych platformach po to, żeby zwierzęta, zwłaszcza ptaki, mogły je oczyścić z tkanek miękkich i potem dopiero kości, czyli już ta powiedzmy czysta esencja, mogła być składana w takich specjalnych osuariach. I my takie osuaria znaleźliśmy prawdopodobnie na dwóch stanowiskach. Jedno z nich to jest partyjskie miasto Hekatompylos, jedna z wczesnych stolic państwa partyjskiego, ale cmentarzysko zostało tam założone już po tym, jak miasto upadło. Były ruiny, wciąż były duże domy widoczne w terenie i te domy zostały wykorzystane przez miejscową ludność właśnie do składania takich już pozbawionych tkanek miękkich w kości. Drugie takie stanowisko to jest znów jaskinia, która się nazywa Kar Eskeleta, położona niedaleko Teheranu, w bardzo wysokich górach, na wysokości prawie 3000 metrów. I w tej jaskini też zostały złożone kości, na których widać wyraźne ślady żerowania zwierząt. Więc to też prawdopodobnie jest takie świadectwo kultu zoroastryjskiego. A trzecie stanowisko to jest takie średniowieczne miasteczko położone w centralnym Iranie, koło którego została skonstruowana właśnie tak zwana wieża milczenia, czyli ta platforma, gdzie były wystawiane ciała po to, żeby zwierzęta je pozbawiły tkanek miękkich. I tam co prawda nie było już mniej lub bardziej kompletnych kości, to
struktura została wyczyszczona, ale gdzieś tam w zagłębieniach pozostały jakieś małe fragmenty, które się zagubiły podczas przenoszenia. I na podstawie tego, co widzimy na tych małych fragmentach kostnych, też można było ustalić, że mają one wyraźne ślady żerowania zwierząt. Mhm. W tym też ptaków, co nie jest takie łatwe do stwierdzenia. Jak duże odległości, bo te wieże milczenia, o których Pan wspomniał, kojarzą mi się poniekąd z tematyką profanum, a samo złożenie kości z deponowaniem to już będzie sakrum, tak? W jak dalekich odległościach od siebie te miejsce, czy to zostało ustalone, czy nie? Trudno powiedzieć, dlatego że mamy jeden taki przypadek, kiedy jest miejsce, gdzie następowało to rozdzielanie między plugawą materią, czyli tkankami miękkimi, a kośćmi. I mamy dwa miejsca, które są miejscem ostatecznej depozycji, ale już bez informacji o tym, gdzie były położone takie właśnie. No się zastanawiam, czy temu towarzyszyła właśnie jeszcze jakaś sfera, jakaś otoczka, wie Pan, o co chodzi. Czy te dwa miejsca były blisko siebie? To jest bardzo ciekawe. No myślę, że nie mogły być bardzo daleko z powodów logistycznych, bo jeżeli założymy, że takie miejsca obsługiwały jakąś społeczność, mieszkańców jakiegoś, często nawet większego miasteczka, no to rocznie tam mogło być nawet kilkuset zmarłych i później przeniesienie kości tych zmarłych w jakieś odległe miejsce wymagałoby troszkę bardziej skomplikowanej logistyki. Jak rozumiem, dotyczyło to zarówno dzieci, kobiet i mężczyzn, czy... Tak, tak, tak. Wśród tych kości są kości całego przekroju społeczeństwa. A dlaczego Pan zwrócił uwagę na to, że tak powiem, ślady bytności ptaków są trudniejsze do uchwycenia lub do wykazania? No, do niedawna, to znaczy do powiedzmy 2010 roku, bioarcheolodzy uważali, że śladów żerowania ptaków w ogóle nie da się wykryć. O. Ale zrobiliśmy eksperyment, z którego wyniknęła taka obserwacja, że rzeczywiście one są nieznaczne, ale dość charakterystyczne. To są takie ptaszki. W momencie, kiedy sęp oddziela jakiś fragment... No bo przecież tak ma i pazury, i dziób. No ale raczej używa dzioba do tego, żeby odrywać kawałki tkanek miękkich. I sępy zostawiają taki właśnie charakterystyczny ślad, polegający na tym, że robią tak i tak. O, no proszę. Ptak zostawia ptaszka na powierzchni kości. Czyli trzeba było, żeby udowodnić pewną teorię, trzeba było zrobić eksperyment. Nie trupią farmę, ale ptasią farmę, żeby dowieść pewnej teorii. Tak. No to rzeczywiście, no to jest fascynujące. To jest fascynujące, Panie Arku. Niech mi Pan powie, Pana w ogóle bardziej interesują jednak te procesy, które właśnie Pan, procesy nazwijmy w cudzysłowie, procesy, które Pan znajduje na kościach, czy też sama antropologia, jeśli chodzi o te społeczeństwa właśnie? Mnie interesuje odpowiadanie na pytania dotyczące funkcjonowania dawnych grup ludzkich, czyli sposoby gospodarowania, struktura społeczna, dieta, no i to, jak sobie ludzie organizowali życie. A właśnie nie bardziej ta kultura duchowa? Nie. O! Nie. No to też mnie Pan zaskoczył. Dlaczego? Bo zazwyczaj wszyscy są bardziej skupieni właśnie na tych zwyczajach honoralnych, na kulturze właśnie duchowej, nie, prawda? Nie, zwyczaje, nie przesądy. No, ale to są takie rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie rekonstruować. Mamy nie pewien, jesteśmy w stanie dać dowodu. Widzimy finalny etap pewnego procesu, ale zrekonstruowanie w pełni tego, co działo się między śmiercią a złożeniem do grobu, często jest zupełnie niemożliwe. Na szczęście w Mezopotamii mamy teksty, więc możemy się o kulturze duchowej dowiadywać, czytając teksty. Rozumiem. Nie trzeba się tutaj niczego domyślać. No tak. I często Pan korzystał na przykład do swoich badań z tekstów? Zdarza się. Niekiedy się zdarza, chociaż akurat z północnej Mezopotamii, czyli tam, gdzie głównie pracowałem, tych tekstów nie ma wiele. Ale czasem są, czasem można pewne rzeczy, które znajdziemy w tekstach, zweryfikować. Jest na przykład taki archiwum pałacowe z Marii, w którym zostały znalezione teksty świadczące o tym, że królowie Marii sprowadzali zboże gdzieś z północnej Syrii, z różnych miast. I rzeczywiście metodami bioarcheologicznymi udało się wykazać, że niektórzy mieszkańcy takiego miasta Terka położonego w państwie Marii rzeczywiście jedli zboże importowane prawdopodobnie z północnej Syrii.
Więc czasem można znaleźć taki przykład, że znajdujemy coś w tekstach i jesteśmy w stanie potwierdzić to, no to jest niezależnymi metodami bioarcheologicznymi. Idealne wyniki prac naukowych. No to ułatwia życie, bo w tym momencie no część pracy takiej interpretacyjnej jest już zrobiona. Ja też rozumiem tutaj, panie doktorze, że gdyby ktoś tutaj z Polski zwrócił się do pana z potrzebą na pana tutaj zaangażowanie, to by pan nie odmówił. Myślę, że bym raczej odmówił. Ale dlaczego? No, dlatego, że mam dużo pracy związanej z Bliskim Wschodem. Do tej pory... Mimo tego, że teraz wyjazd jest utrudniony, bardziej ta praca gabinetowa... Wyjazdy są utrudnione, ale zebrałem tyle danych, że trzeba teraz siedzieć i je publikować. I to panu daje sporą satysfakcję? No, zawsze odkrycie różnych nowych rzeczy daje satysfakcję. To też jest moja praca. Oczywiście, oczywiście. No bo po prostu się zastanawiam nad tym, jak wielką pan skalą tutaj dysponuje, jeśli chodzi o interpretację pewnych rzeczy. I mówię, a co z Polską? No, w Polsce jest tylu bioarcheologów, że myślę, że w wystarczający sposób obsługują nasz lokalny rynek. Rozumiem. Natomiast na Bliskim Wschodzie jest nas znacznie, znacznie mniej. Ale polskich misji, czy w ogóle? Nie, w ogóle bioarcheologów. A z czego to wynika, skoro tam materiał jest tak płodny? To wynika z tego, że na miejscu trudno się nauczyć bioarcheologii, w takich krajach jak Syria albo Iran. Natomiast ludzie z zewnątrz niechętnie jeżdżą w taki region, który no, nie jest bardzo stabilny politycznie. Rozumiem. No tak. No nic. Moi drodzy, my moglibyśmy tu pewnie jeszcze rozmawiać bardzo długo. Już rozmawiamy bardzo długo. Ja jestem wdzięczna panu za to, że pan tutaj zgodził się udzielić i może nie wywiadu, porozmawiać ze mną, bo tutaj się, słuchajcie, okazuje, że na tej konferencji występują no po prostu sami nietuzinkowi badacze. Więc no ja jestem panu niezmiernie wdzięczna i mam nadzieję, że tutaj pana wiedza przyda się niejednemu tutaj z obserwujących i osób, które obejrzą pana tutaj na moim filmie. Ja również dziękuję. Serdecznie panu dziękuję. Dziękuję. Ha ha ha.